Hej, Jacek i Darek. Oto 10-minutowa poranna gimnastyka na kręgosłup. Zapraszamy. Nasze ćwiczenia rozpoczynamy od podstawowego ćwiczenia, gdzie zginamy nasze nogi w stawach kolanowych i biodrowych, łączymy nasze stopy, łączymy nasze nogi i przekładamy na boki, aby rotować nasz kręgosłup lędźwiowy, nasze biodra, naszą miednicę. Oczywiście jest to poranna gimnastyka, więc proszę Cię, nie szalej, nie forsuj tutaj tempa, jak i nie forsuj zakresu ruchu. Nie rób nic szarpanie, rób wszystko powoli, delikatnie, rozsądnie, aby się rozruszać, aby poczuć się lepiej, aby nasze stawy się poruszały, aby się ponaprężały nasze mięśnie, ścięgna, więzadła. Ćwiczenie wykonujemy przez 60 sekund. Można przytrzymać sobie 3 sekundy już po 20-30 sekundach, tak jak właśnie to robię na załączonym obrazie. W prawym górnym rogu będziesz widzieć, jak będzie wyglądać kolejne ćwiczenie, więc możesz już w jakiś sposób przygotować się do zmiany pozycji wyjściowej, ponieważ kolejne ćwiczenie będzie w leżeniu na boku. Oczywiście zrobimy raz na jednym, raz na drugim boku. Już powolutku możesz się przekładać. Przekładamy się na bok, w moim przypadku na prawy. Obie nogi są zgięte w stawach kolanowych i w stawach biodrowych pod kątem 90 stopni. I jedną ręką sięgamy sobie jak najdalej do przodu i jak najdalej do tyłu. Oczywiście raz jeszcze powtórzę się, nie forsuj zakresu ruchu. Rób to powolutku, delikatnie, w swoim komforcie. Tu nie masz czuć żadnych dolegliwości bólowych, żadnych objawów. Ewentualnie możesz czuć pewne drobne ciągnięcie, ale podkreślam słowo drobne. Po 30 sekundach możesz zmienić sobie bok na drugi. I jak tak też zrobię, przepraszam, że tyłem do Ciebie, przepraszam, że tak się będę troszkę wypinał, no ale chciałbym, abyś też zobaczyła właśnie od strony tylnej, jak to ćwiczenie wygląda. Oczywiście Twój zakres ruchu, jeżeli jest szerszy, możesz zrobić go dalej. W prawym górnym rogu, raz jeszcze odniosę się do tego, będzie kolejne ćwiczenie, chociaż to ćwiczenie kolejne będzie bardzo delikatne. Musisz położyć się na plecach. No i jak zrobiliśmy pierwsze ćwiczenie w kierunku rotacji, powiedzmy sobie, kręgosłupa lędźwiowego, drugie ćwiczenie w kierunku rotacji kręgosłupa piersiowego, to teraz po prostu porotujemy sobie kręgosłupem szyjnym. No bo są to poranne ćwiczenia na kręgosłup, ale czytając kręgosłup mówimy o wszystkich jego odcinkach. Więc skręcamy sobie głowę w lewo i w prawo. Raz jeszcze powtórzę, w komfortowych zakresach ruchu, bez dolegliwości bólowych, ale tak, żeby poruszać, rozruszać, dać troszkę płynu stawowego, dać troszkę napięcia. Po 30 sekundach możesz dołożyć 3-sekundowe przytrzymanie na końcu ruchu i raz za razem skręcamy w jedną i w drugą stronę. Oczywiście, jeżeli wstałeś z jakimiś dolegliwościami bólowymi w obrębie karku, to nie jest filmik dla Ciebie. Możesz zrobić inne ćwiczenia, które były dedykowane właśnie do bólu karku i szyi po nocy. W kolejnym ćwiczeniu, jak widzisz, będziemy już pracować troszkę z naszymi stawami biodrowymi, kręgosłupem lędźwiowym. Będziemy musieli położyć się na plecach i przyciągać swoje kolana do klatki. Możemy zaczynać. Czyli przyciągamy jedno kolano do klatki i na zmianę drugie. Jak widzisz, podczas tego ćwiczenia robię takie delikatne dociągnięcie. Nie jest to konieczne, ale ja po prostu chcę troszkę poszerzyć Twój zakres ruchu, bo nie ukrywam, że 2 dni temu zrobiłem dosyć ciężkie interwały biegowe i czuję te naciągnięte, może nie naciągnięte, spięte mocno mięśnie. Chciałbym je właśnie troszkę w okolicy pośladka, tyłu uda rozciągnąć. Raz jeszcze powtarzam, nie jest to obligatoryjne, żeby tak dociągać, ale nie jest to wielkim błędem. Po 30 sekundach możesz znowu przytrzymać 3 sekundy i robić to raz za razem. I 3, 2, 1 i zmieniasz sobie bok 3, 2, 1. Kolejne ćwiczenie, troszkę wyjaśnię. Kolejne ćwiczenie się nazywa Floor Angel, czy Wall Angel, to jest taka wersja, tylko że na ziemi. I tu będziemy robić takiego jakby aniołka, jak się robi aniołka na śniegu, to będziemy robić właśnie aniołka na tym naszym materacu. I tutaj robimy to po to, że niektórzy jak wstają rano, to czują taką restrykcje w garbieniu się po prostu, tak? Czyli mówią, że potrzebują jakieś poranne ćwiczenie, żeby się bardziej otworzyć własną sylwetkę. I to jest świetne ćwiczenie do tego. Ustaw sobie ręce tak, jak ja właśnie ustawiłem i trzyj sobie po podłożu, tak jakbyś właśnie robił tego naszego słynnego aniołka, czy też bałwanka na śniegu, leżąc na plecach. W tym ćwiczeniu pamiętaj o tym, żeby też robić to powoli. Nie szarpanie, nie spinaj się zbyt mocno, tylko delikatnie pociągaj ręce do góry. Następnie będziemy przechodzić w bardzo ważne ćwiczenie, jeżeli chodzi o cały kręgosłup,
ale głównie nasz kręgosłup lędźwiowo-piersiowy, takie piersiowo-lędźwiowo przejście. Będziemy przechodzić z jednej pozycji w drugą, a dokładnie będziemy przechodzić w pozycji dziecka, w pozycję sfinksa. Możemy zabierać się do dzieła. Pierwsza pozycja dziecka, czyli ręce do przodu, tak jest, staramy sobie troszkę porozciągać się i przechodzimy w pozycję sfinksa. Jak widzisz, ja nie robię tego jakoś wybornie szybko. Nie robię tego w jakimś mocnym zakresie ruchu, w jakimś bardzo końcowym dla siebie, tylko robię to w środkowych zakresach ruchu i robię to powolutku. I ja oczywiście pokazuję Ci to, nie jest może to poranek, bo jestem pomiędzy pacjentami swoimi, ale rano właśnie ćwiczyłbym w takim tempie i w taki sposób chciałbym się rozruszać, przygotować na aktywności dnia codziennego, przygotować na wszystkie swoje aktywności. Kolejne ćwiczenie to będzie znowu pozycja dziecka, ale tym razem będziemy troszkę się rotować, czyli teraz będzie bardziej statycznie, jeżeli chodzi o rozciągnięcie, ale będziemy dodatkowo robić jeszcze rotację. Możemy powolutku wchodzić w tą pozycję i jak widzisz, jedną ręką pod spodem rotuję się i wracam. Rotuję się i wracam. Zakresy ruchu tutaj możesz dobierać na wiele sposobów, bo możesz sobie na przykład troszkę bardziej usiąść na przykład na piętach, zaraz Ci to pokażę, czyli bardziej troszkę zbliżyć sobie pośladki do pięt i dopiero sobie to robić, tak? Czyli bardziej sobie usiąść i tak robić. A możesz tak jak ja to robiłem na początku, czyli w takim kącie prostym, to nie jest błąd. Ważne właśnie, żeby sobie może i zmieniać. Jednego dnia zrobić tak, drugiego tak, tak żeby Twoje mięśnie dostały inne bodźce, inne trajektorie ruchu, inne napięcie. Kolejne ćwiczenie będzie bardzo bliźniacze do tego, co robiliśmy w ćwiczeniu numer 2, gdzie się troszkę rotowaliśmy, z tym, że tym razem będzie jedna noga zgięta, jedna wyprostowana i więcej statycznego rozciągnięcia dołożymy. Statycznego rozciągnięcia, czytaj, no w takiej dużej przytrzymujemy po prostu w tej pozycji. Połóż się na boku, w moim przypadku jest to prawy bok i w tym moim przypadku lewa noga jest zgięta w stawie klonowym i biodrowym. Jedną ręką przytrzymuję sobie tą nogę, a drugą ręką przekładam się wraz z tułowiem w drugą stronę. Idę sobie, przekładam się, utrzymuję z 10 do 15 sekund. Pokażę dwukrotnie na jedną stronę i zaraz dwukrotnie na stronę drugą. Przekładam się na drugi bok. Raz jeszcze przeproszę, że tyłem do Ciebie. I tak, jedna noga zgięta. Rękę tam sobie położyłem i przekładam się tu w bok. No jak widać, jeszcze troszkę mi brakuje do podłoża, więc jest to ćwiczenie jak najbardziej mi zalecane. No ale ja raczej jestem z tych takich nabitych osób, ale mocno pracuję nad tą swoją gibkością i myślę, że wcale źle nie jest z tym moim rozciągnięciem, ale jak widać, tam z pół centymetra brakuje. Kolejne ćwiczenie, bardzo znane, bo będziemy robić koci grzbiet i z tego kociego grzbietu będziemy przechodzić do takiego wielbłąda. Czyli na początku tak w dół i do góry koci grzbiet. W dół, bardzo znane ćwiczenie, tak mi się wydaje, dużo osób je kojarzy przynajmniej. Nie wiem, czy wykonuje, mam nadzieję, że dużo sobie wykonuje. Wydaje mi się, że idealne ćwiczenie właśnie na poranek. Nie uważam, że to jest ćwiczenie może idealne do danego schorzenia, że to jest idealne ćwiczenie lecznicze, ale uważam, że idealnie do tego, żeby pewne partie rozruszać. Może nie jako pierwsze, ale w dalszej kolejności, tak jak u nas jest to ćwiczenie, no u nas to już przedostatnie. Robimy to za 20 sekund, będziemy robić ostatnie ćwiczenie, gdzie troszkę będę chciał jednak napiąć też pewne partie. I jedno z moich ulubionych ćwiczeń w kierunku kręgosłupa, zrobimy ćwiczenie, które nosi nazwę ptak-pies, po angielsku bird dog. Ale jeszcze troszkę tego kociego grzbietu sobie zrób. Możesz przytrzymywać, jak najbardziej możesz po 3 sekundy przytrzymywać daną pozycję, czyli iść do kociego grzbietu, przytrzymać. I możesz się też do wielbłąda też przytrzymać 3 sekundy, ale już lecimy z tym ćwiczeniem ptak, pies. Jak widzisz, w tej pozycji staramy się zachować kąty proste. Tu mówimy o kąty proste, jeżeli chodzi o staw kolanowy, staw biodrowy, no i w stawie ramienno-łopatkowym również. No i unosimy na przeciwległe kończyny, prostując je. Głowa patrzy sobie w dół. Możesz robić to raz za razem, możesz zrobić z pewnym przytrzymaniem, albo tak jak teraz pokazuję, żeby poszerzyć zakres ruchu, możesz próbować zbliżyć łokieć do przeciwległego kolana i unosić, tak żeby troszkę więcej tego ruchu było. Zostało Ci dosłownie 15 sekund, aby zakończyć cały ten plan. Wydaje mi się, że szybki, choć 10-minutowy,
Jest to super, fajne 10 minut na poranek, fajne, żeby się rozruszać. Życzę Ci tego, abyś wdrożył to sobie systematycznie w swój dzień. Raz jeszcze warto nadmienić, aby wszystkie ćwiczenia robić w komfortowych dla siebie zakresach ruchu i że wszystkie aktywności mają być dla Ciebie bezbolesne, bezbolesne w trakcie wykonywania, jak i po całej sesji. Oprócz ruchu, ćwiczeń porannej gimnastyki na kręgosłup pomocnym może Ci być rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, masaż mięśni przy kręgosłupowych, często nadmiernie napiętych. W jaki sposób masować swoje mięśnie nagraliśmy w osobnym filmiku, do którego zapraszam w karcie u góry, zostawię link. Na dzisiaj to wszystko, wraz z całym naszym zespołem kłaniamy się nisko, życząc przede wszystkim systematycznych porannych ćwiczeń. Na koniec tego materiału zostawimy dwie sugestie innych filmików z naszego kanału o tematyce bólu kręgosłupa bądź ćwiczeń na nasz kręgosłup. Raz jeszcze kłaniamy się, życząc pięknego dnia, dużo ćwiczeń, mało bólu. Pozdrawiamy.